Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pozwólcie, że wspólnie z gospodarzem gminy Godeń, z panem wójtem Jerzym Trociem, przywitamy Państwa na tej wspaniałej dzisiejszej uroczystości. Festiwal Sękaczy po 2 latach, takich trudnych latach dla nas wszystkich, spowodowanych pandemią, ograniczeniami, jakby powraca znowu do rzeczywistości. I pozwólcie Państwo, że na początku skieruję ogromne słowa wdzięczności i podziękowania w stronę gospodarza gminy Godeń, pięknej gminy, za pomoc przy organizacji tego dzisiejszego przedsięwzięcia. I pozwólcie Państwo, że wspólnie z panem wójtem przywitamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy dzisiaj właśnie są tutaj z nami na tych naszych powiatowych wydarzeniach. Festiwal Sękaczy, piękny pomysł, który pojawił się kilka lat temu, żeby próbować właśnie eksponować tych rękodzielników, tych, którzy naprawdę wyrabiają cudowne rzeczy. My akurat mieliśmy 4 lata temu okazję zapromować nasz powiat podczas wizyty u Ojca Świętego Franciszka. Właśnie z naszego powiatu zawieźliśmy chyba najpiękniejszy prezent. Jeden to był piękny obraz męczenników z Pratulina, a drugi to był właśnie sękacz, który został wyprodukowany przez mieszkańców naszego powiatu bialskiego. Ojciec Święty z wielką zadumą spoglądał na ten sękacz, a ja miałem chyba najtrudniejsze zadanie, bo musiałem, nie znając angielskiego, powiedzieć, o co chodzi, co to jest w ogóle za ciasto. Miałem na to 15 minut i udało się. Ojciec Święty zrozumiał, przyjął od nas ten właśnie sękacz, który był wykonany przez mieszkańców naszego powiatu. Ja, proszę Państwa, dzisiaj chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za te cuda, które Państwo robicie, bo tych sękaczy, ile się próbuje, każdy ma zupełnie inny smak. To świadczy o wspaniałości, o pełnym profesjonalizmie tego właśnie, co Państwo robicie. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział, za to przygotowanie tego wszystkiego. Na ręce pana wójta Jerzego Trocia składam serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia i mam nadzieję, panie wójcie, że do zobaczenia w przyszłym roku. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło słyszeć tak przyjazne słowa skierowane w moje osoby, ale to nie tylko ja o to zabiegałem, tu praca wielu naszych urzędników, pracowników pań z Koła Gospodyń Wiejskiej. Jest nam niezmiernie miło, że ten 8. Festiwal Bialskich Sękaczy odbywa się u nas. A dlaczego? Dlatego, że również mamy lokalnych producentów tego produktu. Mamy bardzo dużo, jako Godeń, produktów tradycyjnych. Z niektórymi tymi produktami, szanowni Państwo, można się zapoznać dzisiaj tu na miejscu. No wiele ich tutaj brakuje, ale to, bo to nie ta impreza. Drodzy Państwo, na Jarmarku Zapierzyńskim jest pełen wybór u nas tego wszystkiego, co produkujemy, czym się możemy pochwalić. I tutaj też panu staroście chcę trochę przysłodzić, podziękować za wszelkie wsparcie, jeżeli chodzi o tamtą imprezę. Drodzy Państwo, cóż ja mogę powiedzieć więcej? Pan starosta prawie wyczerpał to, co miałem mówić. Chcę pogratulować tym wszystkim paniom i życzyć sukcesów i zajęcia jak najlepszych miejsc dzisiaj, bo to jest wystawa tych sękaczy i jest konkurs tych sękaczy. Natomiast Państwu życzę degustacji, przyjemnej degustacji, miłego wypoczynku i wywiezienia dobrych wrażeń z Godnia. Drodzy Państwo, tak jak powiedział pan starosta, jesteśmy współorganizatorami, ale my tylko tak raczej bardziej technicznie, natomiast całym organizatorem tutaj jest powiat balski, pan starosta, pani dyrektor i wszyscy radni. To wy jesteście tutaj tymi organizatorami i cały powiat. Ja ze swojej strony dziękuję za
za wszelaką współpracę, czy przy drogach, czy przy tych uroczystościach. Chcę podziękować też radnym za to, że są przychylni dla naszej gminy. No cóż, Kodeń to jest Kodeń. Nic więcej nie będę dodawał. Szanowni Państwo, 8. festiwal uważamy za otwarty. Życzymy dobrej zabawy i wszystkiego dobrego. W konkursie startowało 17 osób z powiatu bialskiego oczywiście. Werdykt do rozstrzygnięcia miałyśmy bardzo trudny, orzech do zgryzienia. Nie orzech, a sękacz, bo naprawdę poziom był bardzo wyrównany. Musiałam obejrzeć wszystkie, musiałam spróbować każdego sękacza. Faworyta nie miałam z tego względu, że to dopiero debiut w moim wykonaniu, więc nie miałam do tej pory żadnych możliwości, żeby sprawdzić, jak te sękacze smakują i wyglądają. Pierwsze miejsce zdobyła pani Anna Niedźwiedź ze Studzianki, drugie miejsce pani Teresa Frończuk z Chorodyszcza i trzecie miejsce pani Krystyna Krutkiewicz z Kodnia. Oprócz tego komisja jeszcze wyłoniła 3 wyróżnienia. Otrzymały je panie Eugenia i Agnieszka Stanilewicz ze Studzianki, Edyta Mostowiec z Rogoźnicy i pani Marzena Sokołowska z Sosnówki. Ocena sękaczy odbywała się między 12 a 14. Tak, była bardzo duża frekwencja zwiedzających, odwiedzających. Dopisała nam frekwencja dzisiaj. Mam nadzieję, że kontynuacja będzie, bo było bardzo duże zainteresowanie i zwiedzających, a jednocześnie również wystawców. Także mam nadzieję, że w następnym roku również się spotkamy. Do tej pory jeszcze nie rozmawialiśmy z nikim, także zobaczymy, ponieważ w tym roku gmina Kodeń, za co oczywiście bardzo dziękujemy i panu wójtowi, i pani dyrektor GOK-u za to, że przyjęli to zaproszenie, przyjęli to wyzwanie. Myślę, że bardzo dobrze wywiązali się ze swojego zadania, więc jeszcze raz dziękujemy. A teraz jeszcze koncert. Koncert, ponieważ mieliśmy przegląd naszych wykonawców również z terenu powiatu, zespoły, wykonawcy indywidualni, także obecnie chyba śpiewa pan Janusz Pruniewicz ze Sławatycz i nasz pan starosta. No, piochę sękacze już tak, no, niemal 30 lat. Tak. Super sękacze. Jestem w drugie miejsce. Tak, cieszę się bardzo, że możemy tym sposobem rozsławiać nasze Podlasie. Ze 2 godziny, co najmniej. No jest godzina przygotowuje się ciasto i ze 2 godziny pieczenie sękacza. Ja myślę, że to się nie robi tak specjalnie dla przyjemności, ale z przyjemnością się piecze. Powiem tak, w rodzinie nie mieliśmy tradycji. Zobaczyłam pierwszy raz u koleżanki, ale do perfekcji trzeba dojść samemu, zobaczyć, a zrobić. To jest duża różnica, także do perfekcji trzeba dojść samemu, żeby przyjechać z pokazem pieczenia sękacza. GOK w Kodniu prosił mnie o to. Było duże zainteresowanie. Każdy po prostu, myślę, że większość ludzi nie widziała, jak się piecze tradycyjny sękacz. Bo co innego kupić sękacz w sklepie, zobaczyć, a co innego na ogniu, po prostu ręcznie pieczony na żywym ogniu, opalany drewnem. I myślę, że to było tak bardzo zainteresowanie. Babcia piekła 52 lata, a ja piochę od 2 lat. Głównym składnikiem to jest tak, są jak wiadomo jaja, które ważę, nie biorę na sztuki, tylko ważę jaja, po prostu masło 83% i masło, cukier, mąka, zapachy i przede wszystkim sok. Sok musi być naturalny, z owoców, albo z cytryny, albo z pomarańcza. Jeśli sok jest z cytryny, ja dodaję zapachy waniliowe, 2 rodzaje. Laskę i wiadomo, że olejek. Jeśli jest sok z pomarańcza, to dodaję rum i arak. W ogóle pierwszy raz na takiej festynie, babcia nigdy nie była. Festyn to jest coś, moim zdaniem, coś wspaniałego. To jest, dla mnie to jest szansa, żeby się pokazać, żeby ludzie mogli po prostu spróbować tego smaku, 2 rodzaje, bo ten smak z pomarańcza w naszym regionie jest niepopularny, nikt tego nie robi, a ja mam od klientki z środkowej Polski, która zawsze kupowała na soku z pomarańcza i zamawia przez po prostu pocztą, wysyłam czy kurierem, a ta babcia ma już 94 lata, która piekła tylko wyłącznie na soku na pomarańcz. My reprezentujemy gminę Sosnówka i nasze panie, które piekły sękacze, ponieważ jesteśmy na festiwalu sękaczy
i tak jak sama nazwa mówi, jesteśmy sękaczami, wyrobami naszymi kupali. Wypiekane są metodą tradycyjną. Pyszne, smaczne, ekologiczne. Dzisiaj reprezentujemy sękacze od dwóch mieszkanych gminy Sosnówka. Jest to pani Marzena Sokołowska z Dębowa oraz pani Katarzyna Steckiewicz z Sosnówki. Wszystko robię na ogół. Sękacze piszemy z synem razem, a miody są teściów. Także nasze wszystko domowe, jabłka, gruszki, mamy sady, także zapraszamy. Oj, nie tak dawno, od 12 lat dokładnie, kiedy piekę. A miód jest od zawsze w rodzinie. Miód to już tak z tradycjami przechodzi z dziada, także miód mamy dawno. Tradycyjną na ogniu i no, na maśle z cytryną, ze skórką z cytryny, także tak. Sękacz wypiekamy tak godzinę 30, zależy który, mniejszy, większy, tak więcej na pewno niż godzinę. No i około 40 minut się robi ciasto. Ja to robię, tradycyjne sękacze na najlepszych składnikach, swojskie jajeczka, cytrynka, no i oczywiście tajemnicze składniki, których nie zdradzam. Jeden sękacz łącznie z pracą to około 3 godzin, 40 jajek na drewnie. Sama padłam tak na pomysł, tak, żeby to produkować. Od 6 u mnie wkręciłam w to ciocię i siostra. Mam nadzieję, że zdobędę dzisiaj pierwsze miejsce. Sękacze, naturalne sękacze, ręcznie robione, na ognisku palone, pieczone, na ogniu. Myślę, że są takie typowo tradycyjne, nieoszukane, nie robione na gazie, są wilgotne. No ja tą tradycję dopiero zaczęłam propagować, w sumie nie tradycja, ode mnie się zaczyna, od 6 lat robię sękacze. Ogólnie zaczęłam na festiwale jeździć od rozkoszy, czyli już z 6 lat właśnie jeżdżę, zaczęłam robić. Mogę się przyznać, że dostałam jakoś wyróżnienie. Pierwszy raz zaczęłam robić, 4 miesiące robiłam wtedy i dostałam wyróżnienie, zdajęłam wyróżnienie, więc jest nadzieja, że może któregoś roku pierwsze miejsce będzie. No zobaczymy, pracujemy nad tym. Tak, nad Bugiem, tradycyjnie na ogniu. Ponad 20 lat wypiekam sękacze. Ja to przejęłam od sąsiadki, od starszej pani, która nie mając nikogo do przekazania tej tradycji, po prostu mnie zaprosiła do pomocy i od tamtej pory najpierw przy niej, a później sama, bo już pani po prostu ze względu na wiek się tym nie zajmuje. Na ten duży 40 jaj, masło, to jest podstawa, nie może być na margarynie, bo nie będzie wtedy wilgotny. Cytryna, mąka, tajemny składnik, dużo cierpliwości i serce. 20 lat już na pewno, teściowa była pierwsza. Przed świętami to trzeba dużo czekać, a tak to 2-3 dni. Nie wystarczy. Musi swoje odstać, bo musi wystygnąć na wałku i dopiero można jego zdjąć. Sekretnego nie zdradzę, ale powiem tak, jeżeli dobrze białko jest ubite, to nie bardzo musowo dosypywać proszku do pieczenia. Sąsiadka moja i tak po prostu córka nie mogła nigdzie kupić przed świętami i tak pomyśleliśmy, że będziemy wypiekać. Z 40 jajek 3 godziny niewyjęte, bo trzeba drzewo porąbać, bo drzewo drobniutko jest porąbane, tak tutaj widać. Porąbać, przyszykować to wszystko. No, że 3 godziny, łącznie wszystko 3 godziny. Jajka, mąka, cukier, aromaty, cytryna naturalna. No chyba wszystko. Ja uwielbiam piec sękacze, więc przygotowanie pewnie około tygodnia trwało, ale cały czas, że tak powiem, kultywujemy tradycje w rodzinie, bo moi rodzice wypiekali sękacze, byli bardzo pasjonatami wypieków sękacza. Oczywiście tylko na uroczystości domowe, dla znajomych, dla bliskich. Także nie pieczemy jakichś masowych ilości i wszystko właśnie tak metodą tradycyjną. Kręcąc jeszcze nawet ręcznie. Myślę, że jeśli będzie ktoś lepszy, niech zdobędzie pierwsze. Ale jeśli będę nagrodzona, też będę się cieszyć. Każdą konkurencję nie traktuję jako konkurencję, ale jako ciężką pracę, bo to na pewno praca przy sękaczach jest bardzo ciężką pracą. I każdą osobę, która tutaj występuje, która prezentuje sękacze, powinno się docenić, bo naprawdę to jest ciężki kawałek chleba. Znaczy, sama osobiście piekę już około 15 lat, ale ja pochodzę z Chuszczy, także od małego. Od dziecka, bo moja mama piekła, a przed mamą to nie wiem. Im bardziej się go zapiecze, tym bardziej jest brązowy, no i mniej, no to będzie jaśniejszy. No masło, no podstawa to musi być masło dobre, takie 82% tuszu, co najmniej. Ja jestem drugi raz dopiero na festiwalu, tak. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci
fałszywy klejnot dał. O, oh, 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 to nie słaby punkt. O, oh, 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 tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach deszcze skry. Jak gdyby nic nie brzmiało, tylko my. Nie tak rwała, nie tak rwała, jak ścieliła. Do bystrego Bogu tak mówiła. Do bystrego Bogu tak mówiła. Oj ty Bogu, oj ty Bogu, bystra woda. Bardzo dobre. Jak wrażenia? Smakowe? Super. Całkowicie inny niż taki? O, dokładnie. Zęby niż taki, który się kupowało kiedyś tam w sklepach czy tam gdzieś. Bardzo dobre. Zęby wszystkie? Tak. Mięciutkie, pyszne.